Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Stanisławem Suchodolskim. Część trzecia. Pasja do numizmatyki. No i zaczęło się, nie taję tutaj, od zainteresowań takich zupełnie chłopięcych. Mianowicie od kolekcjonerstwa, znaczy po wojnie jakoś tak no, łatwo było znaleźć monety na ziemi, jakaś tam moneta taka. Ciekawiło mnie, co to za moneta, prawda, jest. No i na ogół to były jakieś tam monety z okresu przedwojennego, ale były też i starsze, jakieś tam carskie, prawda. Pamiętam, że też w swoim ogródku na Woli, żeśmy wtedy mieszkali, znalazłem szelong Jana Kazimierza, 1666. No i to była bardzo cenna dla mnie moneta, bo miała już tam bram na 300 lat. No nie wiedziałem wtedy, że to jest no, jedna z najczęściej w ogóle znajdywanych, emitowanych monet, bita w miliardach prawie, że która bicie tych monet doprowadziło do straszliwej inflacji w czasie najazdu szwedzkiego i po najeździe szwedzkim. No ale była moneta autentyczna z XVII wieku. No też koledzy tam czasem w szkole jakieś monety mieli, no więc żeśmy tam wymianę prowadzili. Bazary odwiedzałem, tam również się monety jakieś pojawiały. No więc w każdym razie to był ten pierwszy jakby kontakt z zabytkiem i moje zainteresowania, które no były takie bardzo, bardzo jeszcze chłopięce właśnie, ale które potem zaowocowały również tym zainteresowaniem poważnym właśnie monetami wczesnośredniowiecznymi. No i tutaj przyznam, że no właśnie najstarsze monety były przedmiotem mojego największego zainteresowania. I no pierwsza moja większa praca opublikowana w 1967 roku dotyczyła właśnie monet Mieszka I i Bolesława Chrobrego. No a ten tytuł wynika stąd, że wtedy i ja i w ogóle wszyscy wierzyli, że tym, który rozpoczął mennictwo w Polsce, był Mieszko I. No i to było logiczne. Mieszko I, założyciel państwa, również założycielem monety polskiej. No i owocem tego były różne wystawy, różne publikacje. Najbardziej znana taka Tadeusza Kałkowskiego, znanego popularyzatora numizmatyki. Taki wielki, piękny album, 1000 lat monety polskiej. I to było w 1967 roku. 1967 wydane. No, 66 to było milenium, prawda, rocznica chrztu. No to już tam na ten chrzest powinna być pierwsza moneta. No ja w to również uwierzyłem i badałem te monety i je opublikowałem. I tak już takie przekonanie no, było jeszcze od XIX wieku, to tutaj nikt nie wymyślił tego po wojnie. No i dopiero potem no jednak jakieś takie wątpliwości naszły, zresztą tutaj historycy też trzeba przyznać, że mediewiści pewne wątpliwości zgłaszali. Ja się tej kwestii bliżej poświęciłem i doszedłem do wniosku no, takiego strasznego, takiej herezji, że monety, na których pisze, znaczy jest napisane imię Mieszko, że nie dotyczą Mieszka I, tylko zapewne Mieszka II. Też Mieszko, ale nie ten. Mieszko II to był wnuk Mieszka I, syn Bolesława Chrobrego. No i najpierw tak nieśmiało, ale potem coraz więcej argumentów zbierałem za tym. Główny argument to była chronologia skarbów. Otóż skarby, czyli takie no, zbiorowiska monet chowane do ziemi z różnych powodów, tutaj nie będziemy wchodzić w te powody, i odkrywane szczęśliwie teraz albo przez archeologów, albo znacznie częściej
przypadkowo w czasie orki na przykład, one dostarczają materiału do badań. I tu zresztą jest te junctim takie między monetą a źródłem archeologicznym, dlatego że trzeba sobie uzmysłowić, że wszystkie monety, które są w muzeach, które się bada, te średniowieczne, one nie zostały przekazane, prawda, tak z dziadka, z pradziadka na wnuka, tylko one najpierw trafiły do ziemi. Musiały zostać znalezione i dopiero potem trafiły w różnym czasie, tam już od XVII wieku do różnych kolekcji, do różnych skarbców, na Jasną Górę między innymi też, do różnych muzeów narodowych w kraju, za granicą. Tak. No więc te znajdywane pierwotne zespoły, zwane skarbami, one zawierały również te najstarsze polskie monety. No ale to nie były skarby składające się wyłącznie z tych monet. One głównie składały się z monet obcych, z monet niemieckich, monet arabskich pierwotnie, monet czeskich, monet anglosaskich, różnych, węgierskich też. No i chronologia tamtych monet jest znana. I tamte monety, one datują te właśnie nieliczne monety polskie. No i tak się okazywało, że te monety z imieniem Bolesława, czyli identyfikowane z monetami Bolesława Chrobrego, one się pojawiają w zespołach wcześniejszych, jeszcze z samego końca X wieku. Natomiast te, na których tam jest imię Mieszka, one się pojawiają no, najwcześniej w końcu pierwszej ćwierci XI wieku. Czyli na dobrą sprawę to gdzieś tak no, w ćwierć wieku po śmierci Mieszka dopiero. Podczas kiedy te Bolesława, one się trafiały do ziemi za życia jeszcze. Chrobry zaczął panować w 992, panował do 1025. No i to była podstawa. No potem jeszcze tam różne inne argumenty do tego doszły i to mnie ośmieliło do tego, żeby wysunąć taką obrazoburczą hipotezę, że Mieszko nie był pierwszym emitentem monet w Polsce. No to była zgroza, to była burza, niektórzy się na mnie poobrażali w ogóle. Mało tego, proszę wziąć do ręki obecny banknot 10-złotowy, prawda? Możemy sobie obejrzeć, jak on wygląda. No i tam na nim stoi napisane, prawda, że o, tutaj jest ta moneta i jest napisane, że z drugiej strony, że to jest moneta Mieszka I. No więc zrobił się w ogóle skandal, bo jak to ludzie mówią, no przecież na banknocie stoi napisane, jak to mówią, że to jest Mieszko I, a pan tutaj opowiada jakieś takie rzeczy, pan w ogóle no, dezinformuje i w ogóle tego Mieszka posponuje. No to jest niemożliwe w ogóle. No i ja przyznam, że tą tezę też przedstawiłem na kongresie, Światowym Kongresie Numizmatycznym w Berlinie w 1997 roku. No, zostało to tam przyjęte. Za granicą to nie sprawiało wielkiej różnicy, czy pierwszy, czy drugi. No, w muzeach tu było większe zamieszanie, bo trzeba było na ekspozycjach zmieniać podpisy, prawda, przesuwać to. No ale tu już jakoś tam, prawda, sobie te muzea poradziły. Natomiast największy problem jest, proszę pana, z Narodowym Bankiem Polskim. Ja od lat już współpracuję z bankiem, jestem tam, byłem do tej pory przewodniczącym takiej komisji do spraw numizmatycznych i no, miałem tam wpływ na wybijanie nowych monet. Nasz zespół opiniował, jakie monety nowe mają wchodzić do obiegu. No i składałem tam nawet do samego prezesa Belki no, takie memorandum, że tutaj, tutaj sieją nieprawdę. No i mówią, że to jest Mieszko I, a to jest Mieszko II. No i proszę sobie wyobrazić, że prezes i tam no, wysocy dyrektorzy departamentów głowili się nad tym problemem i powiedzieli mi, proszę pana, to jest niemożliwe, że zmiana tego podpisu, czy tego zdjęcia
to łączyłaby się z szalonymi kosztami. Dlatego, że to jest nie tylko zmiana banknotu, to jeszcze tam stosunkowo łatwo, ale że są zabezpieczenia, które no gdyby to usunąć, to trzeba by wszystkie te zabezpieczenia, nie wiem, w kraju i za granicą zmieniać. I to byłyby olbrzymie koszty. Więc póki jeszcze te nie wiem, maszyny tam pracują, póki te klisze tam jeszcze są wydolne, to będzie się drukować te banknoty i nic się nie da zrobić. Także tutaj ostrzegam pana, żeby nie wierzyć w to, co jest napisane na banknocie prawnie wydawanym przez Narodowy Bank Polski, bo to nie jest prawda. A banknot 20 zł? Na 20 zł jest wszystko w porządku. Jest moneta Bolesława Chrobrego z napisem Princes Polonie, a z drugiej strony jest portret Bolesława Chrobrego. I tutaj zgoda, moneta jest bardzo szacowna. Zwracam uwagę, że to jest pierwszy ta moneta, nie banknot, na który jest moneta, ale sama moneta, że to jest pierwszy zapis nazwy Polski w ogóle. Dlatego, że w źródłach pisanych, co prawda, ta nazwa się pojawia tam paręnaście lat wcześniej, ale na dokumentach, które się nie zachowały w oryginale, tylko w odpisach. Natomiast moneta jest jak najbardziej autentyczna i tę monetę no, na pewno widział Bolesław Chrobry, a nawet mógł ją trzymać w ręku. Czyli tutaj już mamy absolutny dowód, że w czasach Bolesława Chrobrego no, nie tylko istniało państwo polskie, ale że nazywało się właśnie Polską. Skąd wzięła się w Polsce idea bicia własnej monety? Tutaj no też trzeba jakoś tak się troszkę przeciwstawić personalizmowi, to znaczy tymi sprawami nie zajmował się władca osobiście, mówiąc szczerze. Od tego miał różnych doradców, tak jak teraz, tak zwaną kapellę, czyli taki no jakby rząd obecnie, złożony oczywiście z duchownych obcych, to nie byli Polacy. No jeszcze wtedy kraj świeżo schrystianizowany nie miał jeszcze własnej kadry tej właśnie kapłańskiej. Czyli to byli no, głównie Niemcy, no tak trzeba sobie powiedzieć, może Czesi tam też, ale Czesi też nie tak dawno zostali schrystianizowani, więc samych Czechów by nie starczyło, żeby tutaj i u siebie, i również w Polsce. Byli to głównie Niemcy. Z tym, że oni pochodzili z różnych dzielnic, z Lotaryngii pochodzili, też ten najstarszy prawdopodobnie był z Lotaryngii, Jordan. Ale potem wiadomo, że był Rajbern, taki, który z Saksonii pochodził, no potem wiadomo, że był właśnie święty Wojciech, no to był właśnie Czech. Tak, no i możemy się domyślać, że ktoś tutaj z doradców, czy sam Wojciech, czy któryś z tych biskupów, no podsunął taki pomysł, żeby zacząć wybijać te monety. I tutaj ciekawa rzecz, że te monety nie tylko w Polsce, ale nawet w cesarstwie niemieckim, no, które już przecież było schrystianizowane od lat i monetę znało od czasów rzymskich, że tam zdarzają się emisje, które na początku są poprawne, a potem są zupełnie napisy pomylone, zbarbaryzowane, dlatego że no, ci mincerze byli przecież analfabetami, a nadzór, że tak powiem, właśnie tych, którzy dali te wzory, czyli duchownych, którzy umieli czytać i pisać, nie był taki bardzo ścisły, dokładny. Oni no, wykonali swoje zadanie, dali ten wzór do skopiowania, a potem to już tak się bardzo nikt tym nie interesował. I właściwie ważne było, żeby moneta była moneta i żeby miała tam odpowiedni wzór, to znaczy postać cesarza i jakiś tam sakralny element, krzyż powiedzmy albo kaplica.